Panie Edwardzie, na wstępie nam chciał w ogóle, zanim przejdziemy do pasji związanej z piłką nożną i powiązania Pana również z miejscowym klubem obecnie znanym jako KGHM Zagłębie Lubin, chciałbym zapytać o Pana przeszłość, o Pana strony rodzinne i jak się stało, że trafił Pan na Dolny Śląsk tutaj do Lubina. Historia jest bardzo długa. Ja urodziłem się w powiecie Stryj. Na Ukrainie. Pogoń Stryj. Tak. I urodziłem się w roku 40. Ojca pochowaliśmy w czasie wojny tam na wschodzie, a mama przyjechała do Polski w roku 45 do Krakowa. Sama, pięcioro dzieci. Ja miałem lat 5 i zamieszkaliśmy w Piaskowej Skale, w zamku Łokietka, koło Ojcowa. Tam był punkt taki zbiorowy ludzi, którzy przyjechali z Ukrainy do Polski. Po roku czasu mama pracowała tam w tym dom dziecka, można tak to nazwać, bo to było bardzo dużo, z 500 osób. Wyjechaliśmy do Czerniejewa, koło Gniezna, do pałacu hrabiego Skórzeckiego. To był szwagier Moświckiego. Ten pałac stoi do dzisiaj i tam byłem w domu dziecka do lat 50. drugich. W 52 wyjechaliśmy do rodziny mojej mamy, która się osiedliła po wojnie w Besku, to jest powiat Sanok, koło Rymanowa. Tam mieszkałem 2 lata, następnie po ukończeniu szkoły podstawowej wyjechałem do Zabrza. Podjąłem pracę w szkole zawodowej na Wydziale Monter Konstrukcji Stalowych. Praktykę mieliśmy na Wydziale Konstrukcyjnym w Hucie Zabrze. Robiliśmy przęsła mostowe, uczyliśmy się z rysunków ciąć metal, wiercić, spawać i tak dalej przez okres prawie 3 lat. Pracę podjąłem w Mostostalu w Zabrzu, numer 4, później w drugim Mostostalu, numer 7, na ulicy Mikulczyckiej. I w roku 58, między innymi, wcześniej pracowaliśmy w Czarnej Hucie tak zwanej, to była tajemnica, w Tarnowskich Górach. Piece obrotowe, potem Szczakowa, piece w cementowni, wielkie piece, Huta Florian, Huta Zygmunt, Łagiewniki i tak dalej. Przeszliśmy duży odcinek czasu i pracy. Ślązacy uczyli nas. I myśmy się bardzo, bardzo dużo nauczyli. W 58 roku zostaliśmy wysłani do Karpacza na montaż słupów wyciągu krzesełkowego na Małą Kopę. Ja już byłem wtedy czeladnikiem i byłem brygadzistą. Postawiliśmy wszystkie słupy w kształcie litery T, które wyciąg pracował 40 parę lat. W tej chwili go nie ma. W roku 60 byłem w czynnej służbie wojskowej w Opolu. W drugim pułku, jak to się mówi, na Niemodlińskiej słynnej. Po wyjściu z wojska przyjechałem do Lubina i rozpocząłem pracę w PBK.